Justyno, jak wino, uderzasz do głowy. Zaczynamy poetycko, bo o poezji będziemy dzisiaj rozmawiać, cytując naszego ulubionego poetę. Którego? To nie był Mrozu, tylko... Jak się nazywał ten? To był chyba Mrozu. Nie. To nie było 1,8L. Nie. No to był... Nie, to Mezo. Tak. A. To oczywiście takie żarciki dla ludzi urodzonych przed rokiem 90. Poszukajcie sobie w Google. Postanowiłyśmy ten odcinek, teraz czytam, wyjątkowy, bo pierwszy przed i ostatni przed pewną przerwą wakacyjną, która nas czeka. Krótką. Poświęcić jednej książce. Ale mamy ku temu dobre powody. Po pierwsze, wybrałyśmy tę samą książkę i obie ją czytamy. Po drugie, kiedy szykowałyśmy odcinek z okazji Nagrody Szymborskiej, to obiecałyśmy sobie, że będziemy czytać więcej poezji. I udało nam się to zrobić dzięki pewnemu nowemu wydawnictwu, które na rynku się ukazało. Wydawnictwo w sensie książki. Tak, zrozumiałam, że tak, już złapałam. Już mi nie tłumacz. A mianowicie książce antologii Znowu pragnę ciemnej miłości pod redakcją, a właściwie z wyboru i pod redakcją i z wierszami, wszystko to się zgadza. Tak? Joanny Lech. To chyba źle, no bo przecież te wiersze nie były redagowane. No ale to tak się mówi? No nie wiem, ja bym tak powiedziała. Przepraszamy, to widzicie, to jest ciężki dzień, żeby rozmawiać o poezji i o życiu. Joanna Lech, poetka i pisarka z Krakowa, dokonała rzeczy, której czasem dokonujemy w swoich zakamarkach komputerów, czyli zbieramy sobie jakieś takie teksty, które nam się podobają, albo macie pewnie takie playlisty na to, kiedy Wam jest źle, albo o miłości i tak sobie selekcjonujemy te rzeczy, a Joanna Lech wyselekcjonowała w ten sposób wiersze. Znów pragnę ciemnej miłości to jest wers z Poświatowskiej, którą możecie też w tym tomie znaleźć i szło to tak. Znowu pragnę ciemnej miłości, miłości, która zabija, tak o śmierć modli się skazany. Przyjdź, dobra śmierci, rozrzutna bądź jak noc sierpniowa, bądź ciepła, dotknij mnie lekko. Odkąd poznałam jej prawdziwe imię, przygotowuję moje serce na ostatni urwany wstrząs. No i żebyście nie myśleli od razu, że tu na pewno tylko Poświatowska, Pawlikowska, Jasnorzewska i tak dalej, i bardzo historycznie i daleko. Otóż nie. No, już tak nie przesadzaj. No właśnie mamy tu dużo bardzo... Nie mając nic do tych poetek, uwielbiam je. To nie jest jakoś bardzo historycznie i daleko, już nie przesadzajmy. No, biorąc pod uwagę, że mamy tu ludzi żyjących, to jednak mamy też bardzo blisko i za rogiem. Znajdziecie tutaj wiersze Jakuba Mansztajna, z którym rozmawiałyśmy jakiś czas temu i możecie to zobaczyć. Znajdziecie wiersze nagrodzonej Nagrodą Szymborskiej Julii Fiedorczuk, Marty Podgórnik, którą się jarałam, a która też była nominowana do tej nagrody i tak dalej. To jest ten moment, kiedy oddaję Ci głos, żeby nie było, że ciągle mówię. Do studia. Natalia? Tak, ja chciałam powiedzieć jeszcze, że znalazłam takie, gdzieś mi się przewinęły, nie pamiętam czy u Korzejadów, czy gdzie, ale taki zarzut, że to trochę tak, że no, że jak to, że to tak od linijki, że tam po 4 wiersze każdego poety, i autorzy alfabetyczni, że to tak nie powinno być, a mi się wydaje, że to jest zaleta tej książki, dlatego że mamy taki przekrój właśnie wiersza o miłości z różnych epok, z różnych estetyk i wrażliwości i że to jest taka fajna piguła po prostu do pisku. Proszę nie. Dlaczego to robisz zawsze? Dlaczego? To jest historia o miłości tam na dole. Prawda? Że to jest takie przekrojowe dzięki temu. Tak, jest w ogóle tak, że gdyby te wiersze zostały wymieszane i niepodpisane, to ja na przykład miałam takie wrażenie, że trudno by było określić, który jest z kiedy. To znaczy oczywiście są jakieś style i mody, że jak gdzieś się pojawia smartfon w wierszu czy plazma, to no wiemy, że nie będzie to ta Pawlikowska, ale że no jest to jednak fajny zabieg. Więc... Pewne rzeczy pozostają niezmienne. Chciałabym umrzeć z miłości po prostu, no. Tak, ktoś... Przepraszam, już, nie bój się, wszystko jest dobrze. Czyta. Ja czytam? Ty czyta. Pani kogo czyta? Wybrała? Ja jestem fanką Jacka Podsiadły od wielu lat od pewnego wywiadu, który przeczytałam w magazynie świątecznym jakieś 10 lat temu, jak jeszcze nie pracowałam w gazecie. Nie znałyśmy się. Piękne czasy. I ten wywiad pomógł mi podjąć pewną ważną decyzję życiową. Tyle powiem. List do pani Malibu. Dzisiejszej nocy komary oszalały na punkcie mojej krwi. Chciałem umrzeć, a nie udało mi się nawet zasnąć. Moja krew oszalała na twoim punkcie. Czy bezsenność też można sublimować w sztukę? Stałem i nie wiem, co mógłbym zrobić. Chyba tylko herbatę. Jutro czeka mnie ryzykowna przygoda. Będę może musiał uciekać. Powinienem wypocząć. To fragment. Nie będziemy czytać całych wierszy, przynajmniej ja. Tak, ja też fragment. Tak, połowę. Fragment wiersza Joanny Lech. Nie tylko dlatego, żeby oddać jej honory, że ten tom tak fajnie zebrała, ale też dlatego, że jakoś tymi tekstami, które z siebie samej wybrała, bardzo trafiła do mojej wrażliwości. I taki wiersz o wdzięcznym tytule Dziś w nocy wystrzelę twoje rzęsy na księżyc. Tymczasem świat wychodzi na jaw, mieści się w paczce pomentolowych i w zgiętym zdjęciu tuż obok. Zobacz, jak ładnie mi się skurczył. 9x13 ma kształt twojej głowy. Ale nocy to nie obchodzi i już nas w sobie stygnie, jak chce, całkiem nas pochłonie. I to już nawet nie jest piosenka, to jest pożoga. W chwili, gdy zrozumiałam, co się święci, odkręciłam kran i 2 palce przyłożyłam sobie do skroni. Ciąg dalszy muszą przeczytać państwo sami. Jest dobra puenta w tym wierszu. Bez spoilerów. Bez spoilerów. Ja chciałam też powiedzieć, że bardzo mi się podoba, jak ta książka jest wydana w taki subtelny sposób, z jakimiś delikatnymi ilustracjami. Nie wiem, czy to jest świadome nawiązanie do tych tomików instapoetów, ale tutaj mam wrażenie, że jednak jest więcej treści niż u Rupi Kaur. Zdecydowanie wartość artystyczna tego tomu jest większa. My trochę się zżmałyśmy na tą modę, na instapoezję, ale tylko trochę, bo trochę z kolei ja mam tak i też mnie przekonała do tego twoja rozmówczyni, że jak już ludzie zaczną czytać te wiersze... Anna Cierkowska. Tak, Anna Cierkowska, to dobrze, no zaczną od Rupi Kaur i może nie będzie to od razu chorwacki noblista albo tam belgijski po prostu bard. Wiem, to był żarcik. Suchy, ale żarcik. Ale może sięgną też po lepsze rzeczy. I tu też oczywiście wiersze są lepsze, gorsze. Jedne wam się bardziej spodobają, drugie mniej, ale... Jeden poeta bardziej do was przemówi, drugi mniej. Tak, ale to jest w ogóle jedyna chyba szansa, żeby po tym, jak wyjść ze szkoły, znowu czytać wiersze. I ja do tego bardzo zachęcam. Dlaczego jedyna szansa? Jedna z niewielu, bo po prostu idziesz do takiej nawet kameralnej księgarni i masz po prostu jedną półkę z wierszami, jeśli w ogóle masz. O tych wszystkich empikach i innych matrasach, matrasa już nie ma, to nawet nie wspomnę, więc jest w ogóle ciężko się w tym odnaleźć, plus ciężko jest też chyba zacząć, bo o ile wszyscy wiemy, że możecie przeczytać Emily Dickinson albo Poświatowską, że sięgniecie po Miłosza czy Herberta, to wiecie, co to będzie, bo coś kojarzyliście ze szkoły, o tyle dlaczego sięgnąć po Jakuba Mansztajna, Joannę Lech, Martę Podgórnik i skąd się w ogóle dowiedzieć o ich istnieniu? Dobra, z Mansztajnem to może trochę przesadziłam, bo nie dowiedzieć się o jego istnieniu jest trudno. Ale wiecie, o co chodzi, że to nie jest coś, co skacze na was z blogów literackich, co zalewa Face'a. Więc fajnie, że wydawnictwa może trochę komercyjnie i interesownie, ale że kombinują z poezją właśnie na przykład tak jak tu. Napiszcie nam w komentarzach, co teraz czytacie. Mamy nadzieję, że nie będziecie za nami bardzo tęsknić, jak za chwilę wyjedziemy na urlop, bo spróbujemy też nagrać jakieś odcinki na ten czas, żebyście tęsknili tylko trochę. No. I zostawcie łapkę w górę. I subskrybujcie nasz kanał. A jeżeli znowu sięgnęliście do poezji, tak jak my, to też koniecznie dajcie nam znać, co polecać. Czy powiedziałam wszystko? Tak. Pa!